Przykładowy film pokazujący montaż przy ubicy ochronnej PA00. W pierwszej kolejności należy usunąć folie ochronne z detali przy ubicy. Folie znajdują się z dwóch stron każdego detalu. Jedna z nich jest transparentna i może być ciężka do zauważenia. Winny one dość łatwo schodzić, jak większość tego typu folii należy podważyć na krawędzi, a następnie usunąć z całego detalu. Warto sprawdzić, czy krawędzie detalu nie mają ostrych zadziorów i tego typu elementów i usunąć je przed montażem w całość. Montujemy zgodnie z instrukcją, przewlekając obydwa języczki detalu pasek B przez odpowiednio przygotowane otwory w detalu pasek A, uzyskując podstawowy kształt nośnych elementów przy ubicy. Na tym etapie wygodniej jest delikatnie odgiąć środkowe dwa haczyki, które służą do zamontowania osłony przedniej. W kolejnym etapie warto całą przyłbicę związać za pomocą sznurka, gumki lub innego elementu, w tym przypadku za pomocą kawałka tasiemki. Odcinek o długości mniej więcej pół metra. W zależności od materiału, gdzie czasami końce warto przypalić, żeby się nie pruło i nie szczępiło. Końcówki sznurka lub tasiemki zawiązujemy. W tym momencie rozmiar nie jest szczególnie istotny. Dość wygodnie i łatwo jest zawiązać jeszcze raz finalnie już przyłbicę na głowie, dopasowując do indywidualnych potrzeb. Tak wygląda złożone elementy nośne przyłbicy. Kolejnym elementem to jest osłona przednia wykonana z okładki do bindowania w rozmiarze A4 o grubości 200 mikrometrów. Koniecznym jest wykonanie dwóch zestawów otworów za pomocą dziurkacza biurowego. Istotnym jest, żeby odległość między zewnętrznymi otworami i ich osiami była to między 220 a 225 mm. Ostatnim etapem przygotowania przyłbicy jest założenie osłony przedniej. Wygodnie to zrobić w ten sposób, że najpierw zakładamy dwa skrajne haczyki, które trzymają przyłbicę, a potem naciągamy ją jak gdyby na dwa środkowe haczyki, które wcześniej już odgięliśmy i przygotowaliśmy na to, żeby weszły w przygotowane otwory. Czasami trzeba nieco popracować folią, żeby dokładnie wskoczyła, ale dzięki temu całość lepiej się trzyma i powinna być odporna na mechaniczne uderzenia i próby ewentualnego ściągnięcia osłony przedniej z przyłbicy.